Witajcie. Mówiłem na Facebooku, o, będzie nowa forma filmów. Dziś, teraz, więc jest. Zaczynajmy. Ostatnio w mojej głowie jest dużo takich podniosłych pomysłów. W ogóle dużo myśli o takich egzystencjalno-moralnych tematach, ale uznałem, hej, może nagram coś luźniejszego, no bo przecież nie każdy może słuchać ciągle o moich dziwnych filozofiach. Więc to jest 10 myśli o komunikacji miejskiej, bo jestem na nią skazany praktycznie codziennie, więc mogę ponarzekać. Ludzie, którzy narzekają na komunikację miejską, ale nie mają biletów, nie kasują biletów albo nie mają kart miejskich. Generalnie ludzie, którzy jeżdżą za darmo i narzekają. Uważam, że za jazdę autobusem, tramwajem czy pociągiem powinno się płacić, ponieważ użytkowanie tego kosztuje. Tak samo jak płacenie za paliwo swojego samochodu, którym się jedzie do pracy albo do szkoły. Albo jeśli jesteście jeszcze wożeni przez rodziców, no to wasi rodzice za to płacą. Więc kupcie ten bilet i naprawdę, one nie kosztują tak dużo, aż tak dużo, żeby narzekać, że o Boże, nie, to jest mój bunt, nie zapłacę za bilet, nie kupię biletu i wtedy to będzie bunt przeciwko wysokim cenom biletów. Wtedy ceny będą jeszcze wyższe. Jeździcie z biletem, a jak nie, to nie narzekajcie. Ludzie, którzy rozmawiają głośniej niż ktokolwiek inny. To jest najważniejsza rzecz. Muszę przekazać mojemu koledze, który siedzi obok, bardzo głośno, że Kaśka spod dwójki no po prostu wczoraj tak hałasowała z tym Jurkiem, że ja nie mogę spać. Generalnie z autobusami i tramwajami i pociągami i środkami komunikacji miejskiej jest mniej więcej tak, że to są raczej miejsca użytku publicznego. Wszyscy z nich korzystają. Generalnie niektóre rozmowy można odłożyć na bardziej, nie wiem, prywatne momenty. A jeśli już naprawdę musicie to przekazać w tym momencie, to zróbcie to cicho. Czasami wystarczy się do kogoś przybliżyć i mu to powiedzieć. I będzie słyszał, a nie trzeba krzyczeć na cały pojazd. A jeszcze ludzie, którzy rozmawiają przez telefon. Ja unikam rozmawiania przez telefon w tych wszystkich pojazdach, bo uważam, że to jest nieco takie bucowate, no. Nie lubię ludzi, którzy drą się przez telefon, że no co, już jadę, co, jadę, co, mówię przecież, że ja, co, jadę przecież, mówię, w tramwaju jestem, mówię, co, jadę, co, ja. Co? Jadę. Zaraz będę. O, już cię widzę na przystanku. O, co? No ja już wysiadam, właśnie jestem. Idę. Już. Osie. Kolejki do drzwi. Po pierwsze, ludzie, którzy wysiadają, powinni mieć pierwszeństwo. Tak, to tak przystało, że ludzie, którzy wysiadają, mają pierwszeństwo, bo to jest logiczne. Jeśli ktoś wysiada, to zwolni miejsce, a jeśli wciśniesz się i ktoś będzie musiał się przecisnąć przez ciebie, przez ten tłum ludzi wsiadających, to nie wyjdzie. Wszyscy będą narzekali na siebie nawzajem. Więc kultura powinna wyglądać jazdy, wsiadania do pojazdów mniej więcej tak. Proszę wyjść, proszę pana. Dziękuję. O, to ja teraz wejdę. Hyc. I jeszcze jedno. Ja rozumiem, są miejsca siedzące, do tego przejdziemy później. Więc jest taki wyścig po miejsca siedzące. Ludzie się pchają jakby, nie wiem, od tego czy usiądą dziś w tym jednym pojeździe. Jak nie usiądą, to będzie koniec świata, będzie porażka, opadną z sił i już cały dzień będzie do dupy. Siedem. Ustępowanie miejsca. Ach, to jest problematyczny temat. Z tym ustępowaniem miejsc jest taki problem, bo na dobrą sprawę, jeśli jestem młodym chłopakiem, facetem, mężczyzną, to powinienem ustępować praktycznie każdemu. Kobietom, bo to dżentelmeńskie tak bardzo. Starszym facetom, bo przecież oni są starsi, to muszą być bardziej zmęczeni życiem. A dzieciom, nie wiem, dzieciom pewnie też, bo dzieci są małe, to jeszcze nie ma siły tak. Ja się kieruję tym, że jeśli ktoś wchodzi i widzę, że jest zmęczony, no to proszę. Widzę kogoś, kto chodzi o kulach, to hyc. A widzę kogoś, kto nie może chodzić, ma jakiś jest chory, to proszę. Jeśli ktoś jest starszy, to też proszę. Ale jeśli ktoś wygląda na takiego, no to nie. Generalnie, no przykro mi, ale ja też jestem czasami zmęczony i czasami muszę być dupkiem. Dla innych. Życie.
6. Ludzie, którzy są źli na wszystko. Okej, rozumiem, masz zły dzień. Ja też miewam złe dnie, praktycznie codziennie. Ale staram się mniej więcej nie ingerować w życie innych ludzi w pojeździe. Ludzie zapominają, że wszyscy gdzieś się chcą dostać tym samym pojazdem. Mają ten sam cel, więc czemu być złym na wszystkich dookoła? Przyciskać się i przepychać i narzekać, że ten coś tam, ten dół. Żyjmy w zgodzie i dojedźmy wszyscy na czas. Tam, gdzie chcemy. No właśnie, na czas. To jest sprytne przejście do następnego. Śpiąca królewna, w sensie kierowca śpiący, taki nieogarnięty. Najczęściej, jeśli tramwaj na przykład ma przystanek przed światłami, to on zamiast ruszyć jeszcze kiedy może, to stop, wszyscy już w tramwaju lecą. On tam nie, stop, czekamy kolejne światła, bo nie zdążył. Opóźnienia wszędzie. Kierowca, nie wiem, stanie i w końcu za to mu płacą, tak żeby jechał tam do celu i żeby był na każdym przystanku na określoną godzinę. Najgorsze jest to, kiedy muszę wsiąść do kilku linii i one mają te swoje czasy przyjazdu tak blisko siebie. No na którymś na przykład z pięciu pojazdów na trzecim trafi się śpiąca królewna. I wtedy już na ten czwarty nie zdążę, na ten piąty też nie. Koniec świata. 4. Siadanie obok, pojazdy są puste i można siąść gdziekolwiek indziej, ale ktoś siada obok mnie. Najczęściej ja zachowuję taką taktykę, że jeśli są na przykład podłużne siedzenia, w sensie rząd siedzeń w SKM-kach, siadam na co drugim krześle jest człowiek, wtedy każdy ma miejsce obok siebie, albo jeśli są jakby są podwójne siedzenia, jest kilka tych par, no to siadam tam, gdzie jest wolne. Nie, dlaczego siadasz obok mnie? Ja nie lubię tak blisko z kimś nieznanym, nie lubię. Panie DJ-u z komórką, ja nie lubię takiej muzyki. Ja przyszedłem do tego klubu z myślą, że może dzisiaj rap będzie jakiś dobry, a nie znowu to techno co wczoraj. Jakby pan mógł jakby wyłączyć, bo w sumie to z chęcią bym sobie jakoś odpoczął. Jakoś dzisiaj nie mam nastroju do tańczenia. Przepraszam, panie DJ-u. Temat mój ulubiony i generalnie chciałbym, żeby było jakieś takie prawo, które umożliwia pozbycie się tych ludzi z pojazdów. Jak ktoś, no, śmierdzi. Nie chodzi mi tutaj o to, że ktoś wraca po całym dniu i może zapomniał dziś tam użyć jakiegoś dezodorantu czy czegoś, czy tylko chodzi o takie bardziej bezdomny, nie znaczy śmierdzący, ale taki typowy żul. No taki ktoś, kto śmierdzi po prostu wodą i gównem. Przepraszam za te straszne wyrazy, ale tak jest. Ja bym chciał, żeby można było kogoś takiego wyrzucić, bo to czasami jest niebezpieczne, no czasami można się udusić, być chorym, mieć problemy, poza tym trauma, poza tym jak trafi mi się zaszczyt jazdy z kimś, kto no jest takim to cały dzień czuję ten zapach, po prostu czuję go gdzieś w głowie. Znaczy proszę się myć albo nie wsiadać. A tutaj teraz na pierwsze miejsce nie miałem pomysłu już, bo jednak tak dużo rzeczy mi nie przeszkadza, więc to koniec. I jeśli wam się podobało, to lajkujcie ten film. Powiedzcie, co uważacie o mojej nowej formule, nowych filmach. Bo jeśli lubicie, to może raz na jakiś czas będę robił takie coś. A jeśli wam się nie podoba, no to cóż, jak zwykle, subskrybujcie.